Co za ulga. Nie sądziłem, że jedzenie może być takie pyszne. Ja też nie. Teraz lepiej? Naprawdę jesteśmy wam wdzięczni. Te stwory wciąż nas okradają ze wszystkiego. Wiele miast w okolicy ucierpiało od ich ataków. Chyba po przyjęciu, jakiego tu zaznali, odechce im się tej zabawy. Nigdy tu nie wrócą. Pewnie. A to co? Niemożliwe. Co to? Złoty smok sprzed paru dni. Przecież zabiła go pani kulą smoka. Amelia Gauri, za mną. Już wiem. Co się dzieje? Biegiem za nim. On chyba ląduje. Te ciasteczka są boskie. Nie spróbujecie? O co tu chodzi? Kim jesteś? Czego chcesz? Gadaj. Oczywiście. Mam do was prośbę. Znają pan? Chyba. Już mówię. To, co nazywacie zewnętrznym światem, to jest nasz świat. Jestem tu kapłanką świątyni Króla Ognistego Smoka. Kapłanką? Należysz do smoczej rasy? Tak. Czyli ogon, który widziałem? Właśnie. Nie przywykłam do przybierania ludzkiej postaci. Naprawdę umiesz się przekształcić? Podobno dla smoku przeistaczanie to dziecinna igraszka. Pan Milgasia, który pomógł nam w górach Katado, też to potrafi. Ale czemu atakuje nas smocza kapłanka? Sprawdzałam waszą moc. Mówiłam już. Sprawdzałaś naszą moc? I dlatego zaatakowałaś miasto? Nie chciałam nic zniszczyć. Ty to zrobiłaś, rzucając zaklęcie, pan Norino. Poza tym, gdybyście wtedy nie przeżyli, wątpię, czy zdołalibyście stawić czoła temu, co was czeka. A co nas czeka? Musicie wysłuchać proroctwa przepowiadającego ogromne zniszczenia. Proroctwo zniszczenia? Tak. Miecz światła. Skąd się tu wziął? Prawdziwe zaskoczenie, co? To musi być ta broń, której szuka Lord Valgar. Ciekawe, jak ten miecz się tu znalazł. Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy odebraliśmy przepowiednie w świątyni Króla Ognistego Smoka. Nadejdzie władca ciemnej gwiazdy i wyciągnie rękę po światło. Wtedy ciemność zaleje cały świat. Poleje się smocza krew. W wyniku starcia światła i ciemności zrodzi się jedna ciemna gwiazda. Wokół niej wirować będzie pięć świateł i zapanuje ciemność ponad zmierzchem, błysk ponad świtem. Gdy moc ta zostanie uwolniona, zniszczy nas siła podobna do strzały, która rozerwie nieboskłon. Oto słowa przepowiedni. Możesz to powtórzyć? Co to znaczy? Pierwsza część, ta o ciemności pochłaniającej świat, znaczy, że grozi nam zagłada. Drugi fragment, ten o starciu światła i ciemności, według nas oznacza ludzi. Chodzi o tych, co żyją między światłem i ciemnością. Tych, którzy nie są ani bogami, ani potworami. Reszta nadal nie jest jasna. Ale jeśli to człowiek jest kluczem do uniknięcia zagłady, trzeba znaleźć kogoś o odpowiedniej mocy. Człowiek, który ocali świat? Panna Lina? Zaraz pęknę ze śmiechu.
słyszycie jakieś bzdury o zagładzie świata i zaraz wybieracie mnie, bym reprezentowała ludzką rasę. Co za zaszczyt. To nie tak. Do ciebie zwracamy się na końcu. Mówiłaś, że szukacie najpotężniejszej ludzkiej istoty. Prawdę mówiąc, prosiliśmy najpierw innych, ale tamci mają pilniejsze sprawy i odmówili nam. Więc w ostateczności zwracamy się do ciebie, panno Lino. W ostateczności? Tak. Gdy przetestowaliśmy waszą moc, doszliśmy do wniosku, że wy czworo możecie dać sobie z tym radę. Niezdrowe żarty. Mam się zajmować bzdurnym proroctwem i ryzykować życiem, skoro wybieracie mnie w ostateczności? Czyli nie podejmujesz się tego zadania? Jasne, że nie. Poproście waszych pierwszych wybrańców, by na kilka dni oderwali się od swych spraw. No cóż, ona uprzedzała, że możesz odmówić. Nasza pierwsza kandydatka dała nam więc list do ciebie. Co? Co to jest? Panno Lino, wasza pierwsza wybranka. Czy może pracuje jako kelnerka po godzinach? Tak. Lino? Lino? Co się stało? Co tu jest? Jaki krótki list. Milcz i do roboty. Podpisano siostra. Przynajmniej bez ogródek. Zaraz. Podpisano siostra? Czy chodzi o... Ona mnie zabije. Zabije ją? Wspomniała coś o surowej karze w razie odmowy panny Liny. Lina ma siostrę, której się boi? Jaka ona jest? Siostrzyczko, przebacz. Wybacz mi. Więc miecz światła, Gorun Nova, wreszcie przekroczył barierę. Na to wygląda. A wraz z nim Lina Inverse. Lina Inverse? To ty znalazłeś miecz światła? Tak. Od początku wiedziałem, kto jest w jego posiadaniu. Więc pozostało tylko jedno. Obiecuję zdobyć ten miecz. Nie, to zbyt ważne, by wam to zlecić. Jest tylko jedna rzecz tak potężna jak światło miecz. Macie ją znaleźć. Tak jest, panie. Sam odzyskam miecz światła i osobiście zabiję Linę Inversę. Strzeż się, Lino. Płaczesz? Jeśli nawet, to przez ciebie. Więc przyjmiesz to zadanie? Chcąc, nie chcąc. Nie mogę się przecież sprzeciwić siostrze. Boisz się jej, prawda? Wolę 1000 razy zmierzyć się z czarnym lordem niż z własną siostrą. Taka jest groźna. W każdym razie cieszę się, że zgadzasz się przyjąć moją ofertę. Jeśli to siostra kazała mi to zrobić, to może oznaczać tylko jedno. Gdy ktoś tak srogi, przerażający, silny i szalony jak moja siostra tego chce, to już wiem, o co chodzi. Myślisz, że sama się boi? Tak. Zastanawiam się, co teraz powinniśmy zrobić. Przede wszystkim musimy udać się do świątyni Ognistego Smoka, w której służę. Czeka tam na nas nasz przełożony. O rany. Więc zgoda. Niech ci będzie.